Odzyskaliśmy wreszcie Mortego. Życie jest znów piękne, no powiedzmy. Co ja tutaj miałem robić? Wiem, że Gilspur miał dla nas ulotkę do zaniesienia komuś, jakiemuś drukarzowi. Ale wcześniej... albo nie. Może poszukamy w takim razie tego drukarza. Zobaczymy, co tu się generalnie dzieje jeszcze w dzielnicy. W niższej dzielnicy. Kim ty jesteś? Widzę chorą kobietę Gidzeraj. Jest ona zgarbiona i zgięta, i ciągły kaszel jest najwyraźniej dla niej bolesny. Trzyma przy twarzy chusteczkę prawie uciekającą krwią i flegmą. Dostrzegam mnie i syczy. Witaj. Patruje się we mnie i wypowiada kilka niewyraźnych słów w stronę Dakona. Dakon wpatruje się we mnie i mówi. Nie może zrozumieć tego, co do niej mówisz. Ona umiera. Od czego umiera? Na imię ma Anazji. Mówi, że pracowała w przetwórni mięsa, aż pół miesiąca temu ciężar choroby tak przybrał na sile, że nie była w stanie go udźwignąć. Została opuszczona, wyrzucona z domu, pozostawiona na śmierć. Mówienie sprawia jej ból. Choroba zaś uczyniła spustoszenie w jej umyśle. Mówi, że nie może dać ci nic wartościowego. Ale ja nie chcę nic wartościowego. Wiedz, że ona nie wyzdrowieje. Mogę ją wyzwolić od tego cierpienia. To wszystko. Jako zerst spośród ludu mam obowiązek dać jej alternatywę. Skoro tak mówisz... Dakon wyciąga ostrze i czeka, aż kobieta się przygotuje. Przez chwilę dotyka ona noszonego przez niego nieprzerwanego kręgu Zertimona. Na jej twarzy maluje się stoicki spokój. Ostrze Dakona jest niczym smuga, a gdy już zadał cios, kobieta pada krwawiąc na twardy bruk pokrywający ulicę Sigil. Zaktualizowałem mój dziennik. I tak zostanie tutaj? Nie wiem, czy to rozsądne. No dobrze, rozejrzyjmy się jeszcze dalej. Halo? Człowiek ten ma szorstką, stwardniałą skórę o bado-żółtym odcieniu, pokrytą plątaniną tatuaży i blizn. Rysy jego twarzy świadczą o znacznym wycieńczeniu. Twarz ma kanciastą, nos niewielki, wysoko usadowiony i wąskie uszy. Jego ubiór składa się z dziwnych, krzykliwych, skórzastych szat, zdatnych chyba bardziej do ozdoby, niż autentycznie przydatnych w walce. Kiedy się do nich zbliżam, przygląda mi się bacznie. Jego oczy lśnią jak dwa czarne kamyki. Zanim do niego docieram, Dakon zatrzymuje się. Chcę cię ostrzec przed rozmową z Gitianki. Gitianki? Zaktualizowałem mój dziennik. Gitianki i Gidzeraj byli niegdyś jednym rodem. Byliśmy niewolnikami, pożywieniem dla Illithidów, pożeraczy umysłów, którzy zjadali nas, by wspomóc swą egzystencję. Jeden z naszych przodków, królowa wojowniczka Git, poprowadziła nas ku zwycięstwu nad Illithidami i udało nam się uciec. Od tamtej pory toczymy z nimi niekończącą się wojnę. Zaistniała jednakże niezgodność co do przyszłości naszego ludu. Nasz przywódca Zertimon wypowiedział na spopielonej równinie oświadczenie o dwóch niebiosach. Obnażono stal. Jedna rasa stała się dwoma. To przepaść, której pokojowo nie da się przekroczyć. No tak, to czego dowiedzieliśmy się już wcześniej z nieprzerwanego kręgu. Więc okej, chcę z nim porozmawiać, ale w takim razie może bez Dakona. Nie wiem, tutaj sobie gdzieś Dakonie poczekaj, a ja z nim pogawędzę. To tyś jest tym człowiekiem, który chce odzyskać pamięć. Mówi bez emocji w głosie. Mogę ci pomóc. Naprawdę, skąd to wiesz? Wyglądasz na takiego.
Uprawiając swój zawód, mam często do czynienia z istotami twojego pokroju. To brzmi bardzo podejrzanie. Jak wielu ludzi, nie wiem, szuka swoich wspomnień? Kim jesteś? Bądź też czym jesteś? Nie jestem Yimin, poławiacz z rasy Gitianki. Mój lud to niekwestionowani władcy sfery astralnej. Miejsca, gdzie bogowie przybywają, aby umrzeć. A wspomnienia zmarłych zaścielają ziemię jak liście drzew na jesieni. To do mnie należy odzyskiwanie wspomnień zmarłych i udzielanie im wyjaśnień. Mogę przywrócić ci twoją pamięć, ale będziesz musiał za to zapłacić. Jakaż to cena? To kwestia zaledwie kilku miedziaków. Cena jest do utargowania. Możemy zacząć od 100. Ocenisz wartość swoich wspomnień, a kiedy je odnajdę, zapłacisz mi według własnego uznania. Tak. Prawie według mojego uznania to na pewno nie jest żaden podstęp ani nic. No ale dobrze. Brzmi obiecująco. Co muszę zrobić? Jeżeli mam zwabić do siebie twoje wspomnienia, muszę mieć garść wspomnień, które już posiadasz. Muszę mieć również do dyspozycji spokojne, odludne miejsce, gdzie mógłbym się skoncentrować. Pójdź za mną, a zaprowadzę cię w takie okolice. Ale idziesz sam, bez żadnych towarzyszy. Tak. Ale jestem ciekaw. W końcu jestem nieśmiertelny, więc ruszajmy. Ludne miejsce, tak? No, rzeczywiście. O, dzień dobry. Wcale się tego nie spodziewałem. Usposobienie Gitianki już od samego początku niespecjalnie mi przychylne. Tym razem przeobraża się niemal w nieskrępowaną wrogość. A teraz, człowieku, odłóż swoją malowaną tarczę i powiedz nam o tym, jakie zadania powierzyły ci te psy Gitzeraj, warujące w ścianach Sigil. O. Nie mieliśmy się zająć moimi wspomnieniami? Do sfery astralnej dotrzesz tylko jako niewolnik, człowieku. Daję ci jeszcze jedną szansę na to, abyś opowiedział mi o tym, jakie zadania powierzyły ci te psy Gitzeraj. Po prostu ukoiłem ból kobiety Gitzeraj. Kłamiesz jak pies Gitzeraj, człowieku. Jesteś ich sprzymierzeńcem i ich pijawką. Dlatego uwolnię sfery od twojej nędznej osoby tym oto ostrzem. W dłoniach poławiacza natychmiast pojawia się miecz. Jakoś mnie to nie dziwi. Ostrze Yimina tnie moje gardło i upadam na ziemię, zalany krwią. Poławiacze stają nade mną i zaczynają rozmawiać. Czy naprawdę niczego nie wiedział, Almidil? Jego słowa były słowami wroga ludu. Nawet gdyby to nie była prawda, wypalilibyśmy jego ignorancję żelazem śmierci. Zostawmy go tutaj, niech złupią go zbieracze. W trakcie tej wyprawy zdobyliśmy wystarczająco wiele informacji o gicerajskich psach. Powinni stracić kolejną fortecę, nim skończy się siedmiodzień. Mury Vristogoru upadną. Zaktualizowałem mój dziennik. Jeżeli uważasz, że nasza wiedza jest dostateczna, odejdziemy. Zwołaj wojowników i dołączmy do naszego oddziału w Limbo. Przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Beczki stoją tu zapewne, by zbierać deszczówkę. Gitianki planują atak na jakąś fortecę Gitzeraj zapewne. Mój dziennik. Tak. Może Dakon będzie miał coś do powiedzenia na ten temat? Nie, Dakon nie ma nic do powiedzenia na ten temat.
Zrobione. To cóż, nie wiem, poszukajmy jakiegoś innego Niceraj. Jeśli znajdziemy. Póki co nie widzę, ale właśnie. Coś tutaj się dzieje. Może najpierw dostarczymy tą całą notatkę dla Gildspura. Czy to tu, czy to nie tu? Stylowy napis nad framugą drzwi oznajmia, że ten budynek to drukarnia. Trafiony. O! Mam wiadomość, którą masz doręczyć. Coś tam wrócę z twoim... Zrobiony. Nie dosłyszałem. Muszę pamiętać te... Fajna maszynka. Widzę przed sobą chudego mężczyznę, który zgarbiony nad biurkiem pisze coś na kawałku papieru. Jego rzednące włosy są upięte z tyłu w kok, a na zakrzywionym nosie siedzą okulary w cienkiej oprawce. Jego wiek jest trudny do określenia, może ma 20 lat, ale równie dobrze można by powiedzieć, że ma 40. Kiedy się do mnie odzywa, nawet nie podnosi wzroku. Czego chcesz, tylko szybko. Kim jesteś? Mam na imię Pentrepie. A twoje pytanie jest przy okazji odpowiedzią na moje. Nie miałeś bladego pojęcia, że to jest drukarnia, zanim tu wlazłeś. Teraz wziąłeś sobie za punkt honoru, żeby tracić swój i mój czas. No, a co tu drukujesz? Księgi, pamflety, ulotki, słowa, listy, wszystko. Po chwili mężczyzna dodaje. Choć nigdy nie wydrukuję żadnych sprośności, ani nie wypełnię żadnych twoich perwersyjnych zachcianek. No, mam parę pytań. Czy one mają coś wspólnego z moją pracą? Czy to może ty napisałeś wiadomość, którą znalazłem w kostnicy? Mężczyzna bierze ode mnie kartkę, rzuca na nią okiem, a potem zwija w kulkę, która natychmiast zamienia się w popiół. Co? Następnie spogląda na mnie znacząco. Wygląda na to, że ktoś szkaluje moje imię. Chciałeś czegoś? A, już wiem, co to za notatka. Czy nie martwi cię o to, że jesteś tak oczerniany? Dlaczego miałbym być? To tylko konkurencja z Sigil. Poza tym chyba dobrze wiem, kto to może być i przygotowałem dla niego miłą niespodziankę. Mogę jakoś pomóc? Czy naprawdę jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz? Oczywiście, że nie. No dobrze. Może przejdziemy do rzeczy. Gildspur poprosił mnie, żebym dostarczył tę ulotkę. Masz ją wydrukować w 100 egzemplarzach. Mężczyzna bierze ode mnie ulotkę, przygląda się jej, po czym mówi. Zrobię ją dla niego później, idź mu powiedz. Odwraca się z powrotem do biurka. No dobrze. Zrobimy jak chciał. To nie jest żaden Niceraj. A co tutaj się dzieje? Jakieś zgromadzenie. Czyżby sprzedawali ludzi? Jakbym zamiast płuc miała kominy. Widzę przed sobą strażnika Harmonium. Kiedy do niego podchodzę, obserwuje mnie podejrzliwie. Witaj. Strażnik kiwa na powitanie. Dzień dobry, obywatelu. Nie chcę chyba rozmawiać. Więc o co tu chodzi? Widzę hałaśliwego licytatora. Zachowuje się on bardzo żywo, sporo krzyczy, wrzeszczy i tupie. Zdaje się mieć teatralne zamiłowania. Stroi wiele dziwnych min, machając rękami. Witaj. Spogląda na mnie i daje tłumowi znak, że robi sobie przerwę. Tak, oto, witam cię po tysiąckrotnie, panie. Kiedy spogląda na moje blizny, dopowiada. Wiesz, wystarczyło mi jedno spojrzenie mojego wyrobionego oka, by stwierdzić, iż widzę człowieka, który przyszedł na targ w poszukiwaniu leczniczych czarów. Masz jakieś zaklęcia?
Spogląda na mnie zszokowany i wskazuje na siebie wyniośle. Czy ja, Deran, mam jakieś zaklęcia? Nie, panie, nie mam. Niechaj cię jednak, że ten fakt nie zraża. Mam na sprzedaż wiele innych rzeczy. Wskazuje na tył terenu aukcyjnego, gdzie stoi grupka ludzi zakutych w łańcuchy. Sprzedajesz niewolników? Przecząco potrząsa głową. Nie, panie, to skazani na okresową służbę, a nie niewolnicy. Większość z nich winna jest pomniejszych przestępstw. Dochody z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na spłatę ich powinności wobec miasta. Gdy czas ich służby dobiegnie końca, znów staną się wolnymi ludźmi. No cóż, jeśli wpadli w długi, to... Nie obchodzi mnie to za bardzo. Znaczy... No, w sumie to mnie nie obchodzi. Obdarza mnie łagodnym uśmiechem. Nie zaprzątam swej głowy takimi myślami. Mam za zadanie sprzedać ich kontrakty, zgodnie z wyrokiem sądów w Sigil. Nachyla się i zaczyna mówić cichym głosem. Oraz odbierać procenty za moje starania, rozumiesz? Ehe. Powiedziałeś, że są winni zbrodni? Jakie przestępstwa popełnili? Wzrusza przesadnie ramionami. Nie wiem dokładnie, ale zgaduję, że kradzieże, napady albo niemożność spłacenia długów to najpospolitsze wykroczenia. Możesz mi coś opowiedzieć o tej dzielnicy? No, nawet może. Zakreśla wokół siebie szeroki łuk. To, panie, jest niższa dzielnica. Dom pospolitych ludzi i mało tu rzeczy godnych uwagi. Jedynymi wartymi wzmiankami są kuźnia, targ pod gołym niebem i wieża oblężnicza. Dobra, o targu wszystko wiemy. Powiedz mi o kuźni. Rozpościera ramiona i spogląda w kierunku nieba. Warsztat wszelkiego stworzenia, gdzie stal i ludzką duszę przerabia się na dzieło sztuki. Stal i ludzką duszę? Pośród tych ścian zmieniać można samą istotę tworzenia. Spogląda na mnie ponownie. Tak powiadają bogowcy. Bogowcy. Uśmiecha się. Szlachetna frakcja. Każdy może stać się jednym z bogów, jeśli tylko uda mu się w czasie swojego życia zdobyć wystarczająco dużo wiedzy, by rozwinąć się i stać się lepszym duchem. Czyż możesz sobie wyobrazić bardziej szlachetną frakcję? Dobrze, a co o tej wieży oblężniczej, wiesz? Prawdziwa tajemnica, nawet dla mnie. Po prostu pojawiła się pewnego dnia. Nikt nie zdołał tam wejść i nic z niej nie wyszło. No tak, ja mam pewien pomysł, jak się tam dostać. Dowiedzieliśmy się od syna tego kowala na targu. W każdym razie, dobra. Nie chcesz nam nic powiedzieć ciekawego? Widzę młodą kobietę. Ma na burmuszoną minę i wygląda na zdenerwowaną. Uśmiecha się szyderczo, gdy podchodzę. I na co czekasz? Witaj. Krzywi się i przykłada dłonie do policzków. Szpicuj się, trepie. Idź na długi spacer krótką drogą. Co to miało znaczyć? Odsłania zęby i robi obraźliwy gest. To oznacza spadaj, żulu. Nie mam tobie nic do powiedzenia. Dobra. Nie będę się narzucał. A ta? Widzę młodą niewiastę. Kobieta usilnie próbuje przyciągnąć moją uwagę. Odziana jest w szaty lichej jakości, ale jej postawa tchnie elegancją i subtelnością, co wyróżnia ją na tle prostackiego tłumu. Przyjrzawszy się jej dokładniej, zauważam, że jej skóra jest czysta i gładka, pozbawiona żółtawego odcienia właściwego mieszkańcom tej dzielnicy. Kobieta bacznie mnie obserwuje, gdy się do niej zbliżam i wita mnie uśmiechem. Witaj. Dzięki składam mocom, które sprawiły, że mnie zauważyłeś. Nazywam się Trista. Na gwałt potrzebuję usług najemnika. To trochę niefortunny dobór słów, myślę. Milknie i przygląda mi się jeszcze uważniej. Jeśli wygląd ma prawo przemawiać za jego właściciela, wydajesz się być tym, kogo szukam. No, wygląd może być mylący. No i twarz wstępuje cień obawy. Tak, śmiałku, wybacz mi, nie chciałam cię urazić. Sytuacja, w jakiej jestem, jest rozpaczliwa. Wyczerpałam wszystkie sposoby, jakich mogłam się chwycić, aby taki stan rzeczy zmienić, ale... Czego tak naprawdę chcesz ode mnie?
Kobieta kiwa głową. Sedno problemu leży w tym, że za przestępstwo, którego nie popełniłam, mam być pozbawiona wolności i sprzedana w niewolę. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi udowodnić moją niewinność i odmienić mój los. Milknie i spogląda na mnie z nadzieją. Powiedz mi dokładnie, co się stało. Zastanawia się przez chwilę. To dość długa historia, śmiałku. Zechciej proszę poświęcić mi trochę uwagi. Wzdycha i rozpoczyna swoją opowieść. Niedawno obumarł mi małżonek i zostałam sama z rodzinnym interesem. Nie mam uzdolnień handlowych, dlatego zdecydowałam się spieniężyć ten dobytek. Wkrótce potem począł nękać mnie pewien człowiek, utrzymujący, że zaciągnięto u niego pożyczkę pod zastaw naszego rodzinnego interesu i nigdy jej nie spłacono. Sprawdziłam wszystkie dokumenty, które trzymał mój mąż i okazało się, że istotnie kiedyś zaciągnięta została pożyczka, ale niedawno została spłacona. Wyjaśniłam to człowiekowi uważającemu się za mojego wierzyciela, a ten kilka dni później zażądał kopii dokumentu stwierdzającego spłatę długu. Okazało się, że nigdzie go nie ma. Kobieta wygląda na zmartwioną. Kiedy nie zdołałam udowodnić, że pożyczka została spłacona, człowiek podający się za wierzyciela wytoczył mi sprawę w sądzie. Odebrano mi wszystkie pieniądze i przekazano je stronie pokrzywdzonej. Ponieważ kwota ta nie wystarczyła do spłacenia długu, mam zostać sprzedana w niewolę, aby tym sposobem znalazły się pieniądze na zaspokojenie wszystkich roszczeń. Posyła mi żałosne spojrzenie. No, rozumiem. Potrzebuję kogoś, kto odnalazłby zagubiony dokument, który zaświadcza, że pożyczka została spłacona. Albo kogoś, kto przekazałby resztę pieniędzy potrzebnych dla zaspokojenia wierzyciela i tym samym ocalił mnie od niewoli. Pieniądze te zwrócę. Kobieta patrzy na mnie prosząco. Nie mogę spędzić w tym miejscu 5 lat mojego życia, śmiałku. To by mnie zabiło. Na pewno na własne oczy dostrzegłaś tę chorobę, która wszystkich tutaj toczy, czyż nie? Ten żółty odcień skóry i kaszel. Kobieta kiwa głową. Tak, śmiałku, proszę, znajdź w swym sercu litość nade mną, biedną. Patrz na mnie nerwowo, proszę. Nie, no tak. Spróbujemy. Zaktualizowałem mój dziennik. Jak się nazywa ten twój wierzyciel? Jego imię jest mi dobrze znane, śmiałku. Po tym, co przeszłam, niełatwo byłoby mi o nim zapomnieć. Jej oczy przez moment błądzą w nieodgadnionej dali, a przez jej ciało przez moment przebiega dreszcz. Nazywa się Byron Spitzer. Milknie na chwilę. A jego wspólnik to ktoś o nazwisku Leny. Z Byronem rozmawialiśmy już wcześniej. Kim jest Leny? Namyśla się przez chwilę. Był to niski, nieprzyjemnie wyglądający człowiek. Przychodził do sądu kilkakrotnie. Siadywał za szpicerem i od czasu do czasu szeptał mu coś do ucha. Kobieta marszczy czoło. Pamiętam go, wyglądał zawsze na kogoś, kto nie czuje się wygodnie w swoim stroju. Poprawiał ciągle swoje szaty, jakby rzeczy przez niego noszone były nowe i niewygodne, albo jakby nie był przyzwyczajony do ich noszenia. W jednej takiej sytuacji szpicer kazał mu, żeby siedział spokojnie i przestał się wiercić. Szpicer mówił na niego: Leny. Gdzie go mogę znaleźć? Kobieta zastanawia się przez chwilę, a potem wzrusza ramionami. Właściwie to nie jestem pewna. Mój mąż mówił mi, że opryszków można spotkać na południowy wschód od targu. Wydaje mi się, że to w pobliżu wieży oblężniczej. Opryszków? Skąd wiesz, że to opryszek? Przecież pracował dla tego, no. Pożyczkodawcy. O Byronie wszystko wiemy, znaczy wszystko wiem, gdzie jest. Z kim porozmawiać o twojej sprawie, poza tymi, o których wiem, tak. Sądzę, że z licytatorem, Deranem. Zwykle jest tam, wskazuje naprzód platformy. Może gdzieś bezwiednie przełożyłaś ten dokument? Kobieta kręci głową. Nie, śmiałku, jestem osobą wielce skrupulatną.
Trzymałam dokument w skrzyni zamykanej na klucz w pracowni mojego nieboszczka męża. Skrzynia ta nigdy nie była wynoszona poza tę komnatę. Sądzisz, że ktoś mógł ukraść ten dokument? Wzrusza ramionami. Nie wiem, czemu ktokolwiek miałby to zrobić, a zostawić przy tym inne cenne rzeczy, to dla mnie bez sensu. No jak bez sensu? Przecież ta pożyczka najwyraźniej była sporo warta. No właśnie. Może ten wierzyciel ukradł dokument, żebyś musiała zapłacić dwukrotnie. Kobieta patrzy na mnie z przerażeniem. To potworna myśl. Waha się i w zastanowieniu gładzi palcem podbródek. Myśl potworna, ale zdecydowanie odkrywcza, śmiałku. Gdyby okazało się, że ten Byron Spitzer jest maherem, jego oskarżenia stałyby się natychmiast nieważne. Maherem? Spogląda na mnie ze zdziwieniem. Maher to złodziej albo oszust, śmiałku. Takich ludzi nazywa się maherami lub kanciarzami. Czy próbowałaś to wszystko wyjaśnić przed sądem? Kiwa głową. O tak, śmiałku. Wielu próbowałam zainteresować moim położeniem. Ty okazałeś się wszakże pierwszą osobą, która podała mi pomocną dłoń. Obdarza mnie ciepłym uśmiechem. No dobrze, w takim razie spróbujemy się tym zająć. Dojść prawdy, porozmawiamy z aukcjonerem. Porozmawiamy z Byronem. Podejrzewam, że Byron jednak za tym stoi, no ale musimy znaleźć jakieś dowody.